Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolenna, Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dziela Chrzciciela, Boże, czcze, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze, słysz modlitwę. Maryjo, nasza Matko i Królowo, dzisiaj w niedzielę dobrego pasterza uwielbiamy Boga w tej pięknej tajemnicy, że On, Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ogołocił samego siebie, przyszedł do każdego z nas. On, który jest pasterzem, a którego wskazywał Chrzciciel jako na baranka. I w każdej Eucharystii każdy kapłan mówi: oto Baranek Boży. Piękny paradoks. Pasterz, który jest barankiem. Dobry pasterz, dobry baranek. W przeciwnym razie, gdyby nie był barankiem, cóż mógłby powiedzieć? Czy mógłby powiedzieć, że zna swoje owce? Do czego by się owa znajomość sprowadziła? Może do wiedzy,
ile owce mogą dać mleka czy wełny, jakie są koszty utrzymania. Cóż mógłby powiedzieć o ich życiu, o ich trudnościach, wyzwaniach, radościach czy smutkach, a ich rozczarowaniach czy nadziejach? Cóż by wiedział o ich lękach czy bólu? A z drugiej strony, czy nie właśnie dlatego owce słuchają jego głosu i czy nie dlatego idą właśnie za nim, że jest barankiem, a więc przewodzi między nimi nie jako obcy, ale jako jeden z nich, jako ten, który pierwszy się mierzy z trudem drogi, jako pierwszy naraża się na atak nieprzyjaciela, mierzy się z przeszkodami i zasadzkami. Dlatego słuchają jego głosu, bo jest i idzie z nimi jako jeden z nich, jako baranek, jako jeden z nas, jak mówi list do Hebrajczyków, doświadczony we wszystkim oprócz grzechu, na nasze podobieństwo. I to właśnie pozwala nam zbliżać się do jego tronu z ufnością i w pewności otrzymanego miłosierdzia, pomocy, jego łaski. Dzisiaj, Maryjo, modlimy się szczególnie za powołanych. Jako temat ogłoszonego papieskiego orędzia na Światowy Dzień Modlitw o Powołania Ojciec Święty Franciszek przyjął powołanie łaska i misja. I papież Franciszek mówił, że Boże powołanie dociera do nas stopniowo, na różne sposoby, podczas modlitwy, dzięki świadectwu Ewangelii, gdy słuchamy Słowa Bożego, ale również w radzie brata czy siostry, którzy nam towarzyszą. Te wszystkie rzeczy, o których Ojciec Święty mówi, widzimy w Tobie, Maryjo. W scenie zwiastowania, która jest lekcją rozeznawania powołania, rozeznania drogi Bożej. Wielu ludzi zastanawia się, jaka jest wola Boża w ich życiu. Życie mamy jedno. Jeżeli źle rozeznamy, możemy pomylić drogi i wiele lat odczuwać smutek czy nawet bezsens. Ty, Maryjo, dobrze rozeznałaś swoje powołanie, że będziesz Matką Syna Bożego. Wiedziałaś, że to nie są jakieś złudzenia szatańskie. Kiedy słuchałaś słowa, które przyniósł Tobie Gabriel, Archanioł, zmieszałaś się na jego słowa. Kiedy przychodzi powołanie, bardzo często uczucia mówią nie woli Bożej, bo wyczuwają przemianę. Ale Ty nie ufałaś uczuciom. Rozważałaś, co ma znaczyć owo pozdrowienie. Rozważałaś, użyłaś rozsądku. I to pozdrowienie, czyli Słowo Boga, czyli wiara i rozum. Jak pisał święty Jan Paweł II, duch ludzki jest niesiony jakby na dwóch skrzydłach. Jednym wiara, drugim rozum. Też widzimy to w Tobie, o Maryjo. Rozważałaś, co mają znaczyć pozdrowienia anielskie. Co mają znaczyć Jego słowa. I gdy wypowiedział do Ciebie słowa, które były jakąś kompilacją tekstów prorockich, zapowiedzi ze Starego Testamentu, nie wierzyłaś może zmieszanym uczuciom, poddałaś wieść anioła rozsądkowi, wierze, ale później również, jak pisze papież Franciszek, poddać trzeba radzie brata czy siostry, którzy nam towarzyszą. Przychodzi do Ciebie, o Matko, święty Józef, niepoinformowany wcześniej, skąd jest to dzieciątko, skąd jest Syn Boży w Twoim łonie. Ale Jemu Anioł Pański również zwiastował w nocy. Nie bój się, Józefie, wziąć Maryi, Twojej małżonki, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I święty Józef do Ciebie przychodzi i słyszysz od Niego, który Ci towarzyszy, potwierdzenie woli Boga. To jest ten Twój brat, to jest ten Twój towarzysz, Twój oblubieniec, Twój małżonek,
który potwierdza wolę Boga. I wreszcie anioł Gabriel daje ci konkretny znak. Elżbieta w 6 miesiącu, choć wiek uniemożliwiał poczęcie dzieciątka, jeżeli cokolwiek pochodzi od Boga, potwierdza się też zawsze w wydarzeniach. Więc miałaś życie spełnione, szczęśliwe, bo wiedziałaś, jakie powołanie dał ci Bóg. Maryjo, poprzez słowa Ojca Świętego Franciszka chcemy też rozeznawać i pomagać w rozeznaniu innym poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez zastanawianie się i rozważanie, poprzez również osoby, które nam towarzyszą, przewodników duchowych, spowiedników, naszych kapłanów, towarzyszy anielskich. Polecamy ci, Maryjo, w ten piękny dzień dobrego pasterza, Kościół Święty. Polecamy ci Ojca Świętego Franciszka. Polecamy też piękne owoce i prosząc o owoce pielgrzymki jego na Węgry. Polecamy księży biskupów i księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo. Prosimy za zakon Paulinów z generałem zakonu ojcem Arnoldem Chrapkowskim i ojcem przeorem Jasnej Góry. Polecamy w ten 60. Światowy Dzień Modlitw o Powołania i cały tydzień, który się w Polsce rozpoczyna, modlitw o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Prosimy o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Prosimy też szczególnie za ojców i braci posługujących na Jasnej Górze. Polecamy ci, Maryjo, naszą Ojczyznę. Prosimy o pokój na świecie, o pokój na Ukrainie. Polecamy wszystkie intencje zapisane w jasnogórskiej księdze modlitwy apelowej. Za wszystkie media transmitujące apel, za wszystkich ludzi chorych, samotnych, za więźniów, za wszystkich, którzy są dobrodziejami oraz za pracowników Sanktuarium Jasnogórskiego. Prosimy o zdrowie dla księdza Bronisława Kaczmarka, wikariusza generalnego diecezji bydgoskiej. Polecamy zdrowie dla pani Bożeny Bryzek, mamy naszego brata Pawła. Polecamy Iwonę i Tadeusza Matysiuk w rocznicę ich ślubu. Polecamy siostry dominikanki, Matki Bożej Różańcowej z delegatury Polski, którzy przeżywają swoje rekolekcje. Prosimy dla Małgorzaty i Andrzeja Jankowskich w rocznicę ślubu, za Ryszarda i Cecylię z Gdyni, którzy dziękują za 50 lat sakramentalnego związku małżeńskiego. Prosimy o zdrowie dla Barbary Wojciechowskiej z Torunia. Polecamy ci szczególnie dziś parafię i wszystkich parafian pod wezwaniem dobrego pasterza w Łodzi, gdzie posługują ojcowie Paulini z ojcem proboszczem Wojciechem Decem. Polecamy w 65. rocznicę ślubu Anny i Zygmunta Witkowskich, w 67. rocznicę ślubu Janiny i Franciszka, w 50. rocznicę ślubu Barbary i Jerzego, o uzdrowienie Władysława Zasławskiego i zdrowie dla Janiny i Zofii. Polecamy świętej pamięci Tadeusza Rutkowskiego. Prosimy też o życie wieczne dla świętej pamięci Alfonsa Buzuna, tatę ojca biskupa Łukasza Buzuna z Kalisza. Polecamy świętej pamięci Stanisława Piskorz, tatę ojca Dawida Piskorza. Modlimy się też za parafię pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Harlupi, małej diecezji włocławskiej, do której przybywasz w ikonie nawiedzenia. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, wszystkich, którzy uczestniczyli w paulińskich dniach młodych. Polecamy rekolektantów jasnogórskich rekolekcji eucharystycznych. Polecamy pielgrzymkę transportowców. Polecamy również tych, którzy podejmą dzisiaj czuwanie, parafian z parafii pod wezwaniem Świętego Ducha z Gdyni. Modlimy się tajemnicą nawiedzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy,
odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieku. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko, naszymi prośbami, właśnie jak i w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, praś nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, prosimy o błogosławieństwo. W sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie przeżywaliśmy dzisiaj 25-lecie święceń księdza kardynała Stanisława Dziwisza. I ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, wprowadzając nas w tę dziękczynną Eucharystię, powiedział, że jego słowo, zawołanie biskupie, mające swoje źródło w papieskim wołaniu, w Zakopanem, sursum corda, w górę serca, podkreśla prawdę, że jedynie człowiek z całego stworzenia ma zdolność przekraczania granic samego siebie, ale zawsze w Chrystusie i w Duchu Świętym. Tego uczy nas Maryja. Pan z wami i z
niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.